Monika Sułkowska, witam Państwa i zapraszam na nowe wydanie informacji. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. To już 31. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego i Dzień Pamięci jego ofiar. Stan wojenny rozpoczął się 12 grudnia wieczorem od akcji internowań tych, których reżim postrzegał jako zagrożenie dla ustroju. Jest prawdą, że ze stanu wojennego tak naprawdę pamiętam to, że nie było tyle ranka. Ale też nie ma co ukrywać, moja rodzina była zawsze związana jakoś z ruchem niepodległościowym. I to, co mi zapadło w pamięć, to fakt taki, że przyszli do nas ci, którzy brali w tym udział i ze względu na to, że został stan wojenny wprowadzony, chcieli w naszym domu schować ulotki. No tak mi się kojarzy stan wojenny również z tym, że brat był w wojsku. No nie są to miłe wspomnienia. Obywatelki i obywatele, zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. W naszym kraju mogło być inaczej. Powinno być inaczej. Trzeba powiedzieć dość. Zagrodzić drogę konfrontacji, którą zapowiedzieli otwarcie przywódcy Solidarności. On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu z nad głów. Podnosił się dym, śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Zatrzymań dokonywali funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej oraz Służby Bezpieczeństwa. Aresztowano wiele osób, w tym także działaczy Solidarności. Wypadłem na otwartą przestrzeń, piany z pyska tocząc, lecz tutaj też ze wszystkich stron zła mnie otacza woń, a myśliwemu, co nie dojrzał, już się śmieją oczy i ręka pewna niezawodna podnosi w górę broń. Rzucam się w bok na oślep, gram, aż się pod łap tryska i wtedy pada pierwszy strzał, co karp mi rozszarpuje. Pędzę z jaką krynie, kretnik płynie z pyska, on strzela po raz drugi, lecz teraz już podwuje. Obława, obława, na młody wilki obława. O stanie wojennym to chyba dzisiaj, bo nie można się dowiedzieć tak naprawdę prawdy nigdzie indziej jak tylko w domu i nad tym można tylko ubolewać. No gdyby matka nie mówiła w późniejszych latach, czym był stan wojenny, pewnie dzisiaj bym nie wiedział, o co tak naprawdę chodziło podczas nocy generała. W czasie stanu wojennego trwającego w Polsce od 1981 do 1983 roku internowano ponad 10 tysięcy osób. Stan wojenny powinien być rozliczony chociażby ze względu na ofiary, które wtedy oddały życie, jak chociażby błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko i wielu, wielu innych. No dzisiaj, powiedzmy, trochę zapomnianych, ale no te mordy były faktem. Patrzył na główny tłumów marsz, milczał wsłuchany w kroku w huk, a mury rosły. Od 2002 roku 13 grudnia obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego. To wyraz wdzięczności i szacunku dla ludzi, którzy swą niezłomnością ducha zmienili historię naszego kraju. Przyjęć Rzecznika Praw Obywatelskich, jaki znajduje się w Starostwie Powiatowym, w tym miesiącu będzie wyjątkowo czynny nie w trzeci, a w drugi piątek miesiąca, to jest 14 grudnia. Zmiana daty jest ze względu na okres przedświąteczny. Zależy pani prawnik z Wrocławia, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z porady. Punkt będzie czynny jak zwykle od godziny 10 do 14. Znajduje się na pierwszym piętrze w pokoju 141.
Do 25 rodzin z Wałbrzycha dotarły prezenty ufundowane przez anonimowych darczyńców w ramach ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. Najpotrzebniejsze artykuły żywnościowe, leki, a często również sprzęt AGD przekazała potrzebującym Fundacja DAR. Zgłoszenia do programu nadsyłały takie jednostki jak placówki edukacyjne, ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie czy szpitale. Wałbrzyscy wolontariusze z kolei weryfikowali ich potrzeby poprzez odwiedziny i wypełnienie ankiety. Na witrynie internetowej pojawiały się wtedy informacje o rzeczywistej pomocy, jakiej wymaga dana rodzina. Są to rodziny, które rzeczywiście się w życiu starają, tylko coś się w życiu stało, choroba bądź wypadek losowy, który spowodował, że są w takiej, a nie innej sytuacji. I to właśnie do takich rodzin trafia paczka. Są to przede wszystkim rodziny, które nie utrzymują się z własnej biedy, które nie żyją z tego, że ktoś coś im daje, tylko są to rodziny takie, które rzeczywiście warto pomóc i dzięki naszej pomocy te rodziny jest szansa, że wyjdą ze swojej biedy, ze swojej trudnej sytuacji życiowej. Paczkę dla jednej rodziny finansowało zazwyczaj paręnaście osób. Darczyńcami były zarówno osoby prywatne, jak i pracownicy firm, instytucji i organizacji. Średnia wartość jednego prezentu dla konkretnej rodziny wyniosła około 1700 zł. Paczka to jest spełnienie potrzeb i marzeń konkretnej rodziny. W takiej ankiecie były pytania przede wszystkim o żywność, o ubrania, o jakieś ewentualne leki, o sprzęty AGD, takie jak kuchenka, lodówka czy pralka, żelazko, czasami czajnik nawet. Jak co roku nieoceniona okazała się pomoc licznych wolontariuszy, którzy służyli swoim czasem i pracą. W Szlachetną Paczkę łącznie zaangażowanych było około 300 tysięcy osób z całej Polski. Wartość przekazanej pomocy materialnej dla najbardziej potrzebujących rodzin wyniosła w tym roku blisko 22,5 miliona złotych. Starostwo powiatu wałbrzyskiego, mimo tego, że nadzór nad szkołami ponadgimnazjalnymi znajdującymi się w obrębie miasta Wałbrzycha będzie sprawowało tylko do końca 2012 roku, nadal wyposaża te szkoły w wysokiej klasy sprzęt edukacyjny. Dzieje się tak, ponieważ starostwo podpisało umowę partnerską jeszcze w 2009 roku z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu. Celem projektu jest unowocześnienie systemu edukacji zawodowej na Dolnym Śląsku poprzez stworzenie branżowych centrów kształcenia w 7 branżach oraz 9 powiatach oraz doposażenia ich w nowoczesny sprzęt specjalistyczny do prowadzenia zajęć dydaktycznych, odpowiadających potrzebom gospodarki opartej na wiedzy. Z radością informujemy, że w naszych szkołach prowadzonych przez powiat wałbrzyski, w szkołach zawodowych jest już sprzęt o wartości blisko 5 milionów złotych. Powiat wałbrzyski jest jednym z 9 powiatów, jaki jest beneficjentem dużego projektu realizowanego na terenie Dolnego Śląska. Ogólnie sprzęt, jaki trafi do szkół zawodowych, będzie opiewał na kwotę blisko 7 milionów. W tym roku trafi już za 5 milionów do zespołu szkół numer 5, do zespołu szkół numer 8 energetyk oraz do zespołu szkół numer 7. Wyposażenie tych pracowni do kształcenia zawodowego pozwoli na to, aby uczniowie w takich warunkach, jakie znajdują się u przyszłych pracodawców, mogli kształcić swoje umiejętności. Z wypowiedzi dyrektorów wiemy, że nie tylko młodzieży się ten sprzęt podoba, również pracodawcy działający na lokalnym rynku pracy przychodzą, podpytują i patrzą, ponieważ okazuje się, że ten sprzęt niekiedy jest jeszcze lepszy niż ten, który posiadają u siebie. Doskonale wyposażone pracownie w wałbrzyskich szkołach to zasługa władz powiatu wałbrzyskiego. Niejedna osoba chciałaby zadać pytanie, dlaczego starostwo przekazuje fundusze na placówki, które od stycznia 2013 roku nie będą już pod ich nadzorem. Dla nas liczy się uczeń, nie to, gdzie później będzie należała szkoła. My ten projekt realizujemy już od kilku lat i tutaj jakby docelową osobą, docelową grupą są uczniowie. Stąd zależy nam, aby ten projekt był też realizowany w przyszłym roku. Tak jak mówię, blisko 7 milionów, 5 milionów w tej chwili już zostało zainwestowane. Pieniądze pochodzą w części z Unii Europejskiej, w części z budżetu województwa dolnośląskiego, a w części także i z naszego budżetu powiatu wałbrzyskiego. Wartość całego projektu to ponad 65 milionów złotych, w tym dla powiatu wałbrzyskiego przypadło blisko 7 milionów złotych. Uczestnikami projektu były zespoły szkół numer 5 i 7 oraz zespół szkół techniczno-budowlanych i zespół szkół politechnicznych energetyk. Wszystkie placówki mieszczą się w Wałbrzychu. Tylko w 2012 roku szkoły otrzymały sprzęt o łącznej wartości ponad 5 milionów złotych. Natomiast na 2013 rok koszt przewidywanych dostaw to ponad 1,5 miliona złotych.
Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe już jutro. Do zobaczenia.